Pizza Hut. Cudowna atmosfera, sympatyczna obsługa i powrót pizzy sycylijskiej. Tylko w Pizza Hut. Diabelnie smaczne, puszyste ciasto pełne bazylii, czosnku i oregano. I dodatki, jakich dusza zapragnie. Wymarzona kolacja we dwoje. Pamiętajmy jednak o kilku zasadach. Zasada numer 100. Uczucia okazuj dyskretnie. Pizza sycylijska, tak jak lubisz. Świat wokół nas ciągle się zmienia. Piękne chwile towarzyszą nam przez całe życie. Jesteśmy zawsze blisko ludzi. AIG. Powszechne Towarzystwo Emerytalne. Mądry wybór. Lepsza emerytura. Już Cyrano de Bergerac, założyciel naszego rodu, był niezwykle wrażliwy na ohydny zapach gorącego tłuszczu. Teraz używamy planty. Planta jest czystym tłuszczem roślinnym, składającym się z olejów najwyższej jakości. Dobranych tak, by smażyć wszystko bez przykrego zapachu. Planta. Nie czujesz, na czym smażysz. Nowy Fiat Siena. To uczucie zawsze będzie z tobą. Co to? Kurczak makserowy. Soczysty filet z kurczaka z serem i sosem musztardowym. Tak, kurczak. O, mak skrzydełka. Kruche, chrupiące, rumiane. Wyborne. Kurczak Mac Max. Ogromny filet z kurczaka, szynka, pomidory, sałata, sos musztardowy. Pycha. Kurczak McDonald's. Zapiejesz z zachwytu. Gdy gram z kumplami w kosza, czuję, że nic innego się nie liczy. Ale życie to nie tylko gra. Jest jeszcze dom, kasa, rodzina, przyszłość. Te decyzje muszą być w 100% pewne. Tak jak rzuty osobiste. A gdy myślę o ubezpieczeniach na życie, jedno jest pewne. Allianz. Zrobiło się wiosennie. Witam pięknie wszystkich widzów programu pierwszego. Ostatnie lata obfitują ważne dla naszej kultury i rozwoju myśli filozoficznej rocznice. Minął rok Mickiewiczowski, zaczął się Chopinowski i rok Słowackiego. Juliusz Słowacki urodził się 4 września 1809 roku, a zmarł 3 kwietnia 1849. Mija więc w tym roku 190. rocznica urodzin i za parę dni 150. śmierci. Będziemy dziś mówić o twórczości i życiu tego najbardziej tragicznego wieszcza, którego nie rozumieli współcześni. Docenili go za życia jedynie Zygmunt Krasiński, Cyprian Kamil Norwid, Kornel Ujejski. Zapraszam. Królowo świętych proroków, Najświętsza Panno Maryjo, każ niech mi pioruny biją. Proszę o salwę obłoków i grzmoty, salwę Regina. Zmod już tu bije, niebo od piorunów pęka. Kto żyw, niech przed Bogiem klęka. Pan zwycięża, narody giną. Gloria in excelsis domino. Wszelki duch Chrystusa chwali. Bez harmat my, bez oręża. Lecz Pan Bóg za nas zwycięża.
Rok 1999 jest ogłoszony rokiem Juliusza Słowackiego, a 3 kwietnia przypada 150. rocznica śmierci. W kwietniu także w Muzeum Literatury, w którym gościmy dzisiaj, będzie wystawa zatytułowana Juliusz Słowacki, Beniowski. Rozmawiam dzisiaj z panią Jolantą Pol, komisarzem tej wystawy. Pomówmy o relacjach pomiędzy Mickiewiczem i Słowackim. Są właśnie zwolennicy twórczości Słowackiego, którzy nie lubią Mickiewicza i odwrotnie. Ci, którzy lubią i rozczytują się w twórczości Mickiewicza, nie lubią Słowackiego. Jakich argumentów używają? Bo przecież ta różnica dla czytelnika współczesnego chyba nie jest aż tak wyraźna. Słowacki jest bardziej poetyczny. Słowacki całe swoje życie właśnie tak upoetyzował. I ci ludzie, którzy są zwolennikami poezji romantycznej, raczej preferują Słowackiego, znajdują niezwykłe obrazy poetyckie właśnie w jego twórczości. No oczywiście u Mickiewicza też to znajdują, ale może nie jest to tak bajroniczne i tak romantyczne, jak właśnie ta pozaromantyczna Słowackiego. Powiedziała pani, że Słowacki upoetyzował swoje życie. Czy to znaczy, że w jakiś świadomy sposób kreował swój sposób bycia, zachowania, swoje relacje z innymi ludźmi? Tak, tak, zdecydowanie. Zresztą wiemy to z pamiętnika, który pisał. Mówił, że właśnie kreuje swoje życie, że stara się być postacią bajroniczną, ciemną. Nawet jest tak, w 1832 w Paryżu, pisząc ten pamiętnik, wspomina, jak miłość swoją do Ludwisi, że to właśnie Ludwisia, czyli Ludka Śniadecka, czyli córka Jędrzeja Śniadeckiego, profesora Uniwersytetu Wileńskiego, która była jego wielką romantyczną miłością. Otóż to właśnie ona jak gdyby spowodowała tę pozę romantyczną u niego. Nawet obawia się i nie chce wyruszyć z matką na wojaż po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Wileńskim, bo uważa, że z matką no, byłoby nie tak romantycznie, byłoby tak bardzo dobrodusznie, natomiast on by chciał znaleźć się na wielkiej pustyni sam. No, mówi tak o matce, ale matka odegrała ogromną rolę w jego życiu. Niektórzy twierdzą, że taka jej egzaltacja, to, że wymagała od syna ciągłego zwierzania się, opowiadania o swoich przeżyciach, również miłosnych, że to sprawiło, tak a nie inaczej ukształtowało Słowackiego jego osobowość. Tak, ale z drugiej strony spowodował też, o czym pisze o swoim pamiętniku, to nie jest moje subiektywne zdanie. Otóż buntuje się przeciwko temu i dlatego właśnie między innymi chyba i tak zresztą pisze o tym, że opuszcza właśnie Krzemieniec, żeby wyrywać się spod opieki czułej zresztą kobiet, to znaczy Salomej Słowackiej, byki matki swojej, a także panien Hersylii i Aleksandry Byki, przyrodnich sióstr, które go kochały i rozpieszczały ponad miarę. Ale to nie pasowało do sylwetki poety romantycznego. Wychowany przez kobietę, więc bardzo wrażliwy. Czy one były rozmiłowane w poezji? Jego matka zdaje się, że... Tak, matka czytywała romanse francuskie, co spowodowało pewną jej płaczliwość, którą zarzucał zdecydowanie jej Słowacki, pewną egzaltację zbyt dużą i zresztą to nie tylko ona jak gdyby zajmowała się sprawami poetycznymi i poetyckimi. Cała właśnie rodzina Słowackiego tak jakoś mniej się mówi, bo cały nacisk kładzie się na Salomę Byki Słowacką. Natomiast nie mówi się o rodzinie. A przecież już nawet dziad Słowackiego, Jakub, był nie tylko kancelistą, ale u Wacława Żywuskiego w Podchorcach był także no, aktorem, bo do jego obowiązków należała między innymi recytacja komedii i tragedii Wacława Żywuskiego. Więc Słowacki miał solidne wyposażenie genetyczne, jeżeli tak, chodzi o talent. Tak, Eugeniusz Słowacki był profesorem poezji i wymowy. Oczywiście sam też i tłumaczył i sam pisał utwory dramatyczne. A także stryj Erasm, czyli brat Eusebiusza Słowackiego, też parał się nie tylko poezją, nie tylko pisał listy, wiersze okolicznościowe, ale także zajmował się teatrem w Żytomierzu. Thank you.
Następna rozmowa tuż po teleekspresie. A poza tym u nas dziś jeszcze pokażemy. Po mnie to ślad, bym śledziła jej męża. Podejrzewa, że jak on przyjeżdża do Warszawy, to ją zdradzę. No i chciałam mieć dowody. Pani się zgodziła. Zgodziłam się, bo ona nie ma pracy. Od roku jestem na bezrobociu. A skończyłam kurs detektywistyczny, bo taki akurat się trafił. No i zaczęłam. W korku, czyli damski detektyw. I kolejna przygoda kierowcy taksówki jedynki. Dziś o 21.40. Nie ten przyjaciel, kto współczuje, ale ten przyjaciel, kto pomaga, napisał niegdyś Francis Bacon. Istniało ryzyko, że to koło może pana wsiągnąć razem z Damianem? No na pewno takie ryzyko istniało. Spotkanie z ludźmi niezwykłymi i opowieść o tym, co zrobili dla innych. W programie Zwyczajni Niezwyczajni. Dziś o 21.55. Niestrawność? Ten problem rozwiąże Reni. Naturalne składniki Reni skutecznie likwidują zgagę, niestrawność i ból żołądka. Reni. Teraz dostępny także w wybranych sklepach spożywczych i na stacjach benzynowych. Reni. Już w porządku, mój żołądku. Natura to jest to, co lubię. Jak sernik z dobrego twarogu. Prawdziwego, wiejskiego, od Kampiny. Ale najpierw twaróg ziołowy. Bułeczką. No, Mućka, masz kawałeczek. Biegnij do ogrodu. Czas na naleśniki. Twarogi wiejskie Kampiny. Tyle smaku, co w naturze. Citroen Berlingo. Funkcjonalny, wygodny, bezpieczny. Nie mogę się poddawać. Nie mogę przestać dążyć do celu. Nie mogę zejść na dół. Nie idziesz nigdzie przez chwilę. Weź baton Snickers, bo nic lepiej nie poradzi sobie z twoim głodem. Hej, mały, skocz i zawołaj kogoś! Baton Snickers znów powiększa swe wymiary. Głodny? Na co czekasz? Z własnego doświadczenia wiem, że niewidoczne bakterie są realnym zagrożeniem. Kryją się w całym domu, także na powierzchniach, gdzie boję się użyć wybielacza. Nowy mark antybakteryjny to rewolucyjne rozwiązanie. W przeciwieństwie do wybielaczy nie zawiera chloru. Działa bezpiecznie i skutecznie usuwa brud i bakterie. Jako jedyny jest polecany przez Polskie Towarzystwo Higieniczne. Mój dom jest teraz idealnie czysty i naprawdę bezpieczny. Nowy mark antybakteryjny. Czyści skutecznie, działa bezpiecznie. Od 200 lat katedra w Norwich jest symbolem pewności i bezpieczeństwa dla milionów ludzi. Teraz jesteśmy w Polsce. Z ufnością popatrz na świat. Jesteśmy, by dać szansę marzeniom. Powszechne Towarzystwo Emerytalne Norwich Union S.A. Przyszłość z pewnej perspektywy. Hanna Kedaj-Smoktunowicz, dzień dobry. W pogodzie bez dramatycznych zmian, chociaż w większości regionów Polski można spodziewać się nieco większego zachmurzenia, a na zachodzie niewielkiego deszczu. Jutro naprawdę słonecznie, będzie tylko na południowym wschodzie. Trochę chłodniej, od 12 stopni na północnym zachodzie do 16 na południowym zachodzie. Tyle o pogodzie na jutro. Zobaczmy, jak mija niedziela. Zapraszam na TeleExpress. NATO rozpoczyna ataki na oddziały wojskowe, koszary i czołgi jugosłowiańskie. Serbowie zmusili do opuszczenia domów ponad 500 000 kosowskich Albańczyków.
Wierni Kościoła Katolickiego obchodzą uroczystość Niedzieli Palmowej. Rzecznik NATO powiedział, że Sojusz zdecydował o przystąpieniu do drugiej fazy operacji wojskowej w Jugosławii. Oznacza to, że samoloty będą ostrzeliwać oddziały wojskowe, koszary, czołgi i wozy opancerzone. Serbowie zmusili już do ucieczki ze swoich domów ponad 500 000 Albańczyków. Tymczasem minionej nocy lotnictwo NATO straciło pierwszy samolot i to nie byle jaki, bo supernowoczesny myśliwiec bombardujący F-117. Ta płonąca kupa żelastwa była jeszcze wczoraj samolotem F-117, uznawanym za niewidzialny dla radarów, chlubą amerykańskiego lotnictwa. Serbowie twierdzą, że zestrzelili maszynę. Sojusz nie chce tego potwierdzić, sugerując, że samolot uległ awarii. Pilot się katapultował. Uratowali go natowscy komandosi. Sojusz nie chce podać żadnych szczegółów tej akcji. Dowództwo wstrzymało loty maszyn F-117, ale nie przerywa nalotów. 2 godziny temu z bazy Aviano wystartowało kolejnych 6 maszyn F-16 obładowanych bombami. Celem ich ataków są, tak jak wczoraj, stanowiska obrony przeciwlotniczej i koszary serbskich żołnierzy, także w Kosowie. Tymczasem w Budapeszcie spotkali się amerykański wysłannik na Bałkany Richard Holbrooke i były rosyjski premier Jegor Gajdar, uznawany za jednego z najrozsądniejszych moskiewskich polityków. Gajdar ostrzegł Holbrooka, że dalsze bombardowanie Jugosławii jest bardzo niebezpieczne dla świata, bo grozi powrotem zimnej wojny. Dziennikarze mogli dziś obejrzeć szczątki samolotu F-117, który został strącony w nocy przez jugosłowiańską obronę przeciwlotniczą. Byliśmy we wsi Budzianowcy, 25 km od Belgradu. Mieszkańcy cieszyli się ze strącenia maszyny. Za głównego agresora uważają Stany Zjednoczone i prezydenta Clintona, któremu nie szczędzą różnych niecenzuralnych epitetów. Mówią, że Serbów nie tak łatwo zastraszyć i pokonać. Podobna atmosfera panuje na wiecu, który od kilku godzin trwa w centrum Belgradu. Belgradczycy mimo tonocnych nalotów zachowują spokój i pogodę ducha. Nastrój jest podniosły i patriotyczny. Stolica Kosowa, Pristina, przypomina od kilku dni Warszawę, kiedy wybuchło w niej powstanie. Większość mieszkańców 155-tysięcznego miasta schroniła się do piwnic, ulice są puste, płoną budynki. W nocy, kiedy jechałem samochodem z niemieckiej bazy wojskowej znajdującej się w Tetowie, w Macedonii widziałem tysiące kosowskich Albańczyków uciekających przed serbskimi policjantami i żołnierzami, a przede wszystkim przed budzącymi postach serbskimi paramilitarnymi komando, które strzela do każdego poruszającego się punktu. Albańczycy liczą na atak natowski na znajdującą się obok lotniska dużą bazę wojskową wojsk Miloszewicza. W Moskwie doszło do strzelaniny przed budynkiem ambasady Stanów Zjednoczonych. Trzej mężczyźni próbowali zaatakować amerykańską placówkę przy użyciu granatników. Pod budynek podjechali ukradzionym kilka minut wcześniej milicyjnym jeepem. Zatrzymali się na środku ruchliwej ulicy przed ambasadą. Jeden z nich wyszedł z 2 granatnikami, ale oba się zacięły. Wtedy pozostali napastnicy chwycili za automaty i oddali kilka serii w stronę budynku. Znajdujący się na miejscu milicjanci odpowiedzieli ogniem. Trzej napastnicy wskoczyli do jeepa i uciekli. Pod amerykańską ambasadą eksplodowały też dzisiaj 4 amatorskie ładunki wybuchowe rzucone z tłumu demonstrantów. Jak się później okazało, były to wiązki petard. Podczas uroczystości Niedzieli Palmowej papież Jan Paweł II zaapelował o pokój na Bałkanach. Pierwszy raz wypowiedział się na temat konfliktu od czasu rozpoczęcia nalotów NATO na Jugosławię. Nigdy nie jest za późno, by spotkać się i negocjować o pokoju, mówił Ojciec Święty. Z powodu złej pogody uroczystości Niedzieli Palmowej przeniesiono z placu Świętego Piotra do Bazyliki Watykańskiej. W Kościele katolickim Niedziela Palmowa jest obchodzona jako Światowy Dzień Młodzieży. Podobnie jak wierni na całym świecie, niesie ona w procesji gałązki palmowe i oliwne. Nawiązując do tego symbolu, Jan Paweł II mówił, że ludność Bałkanów tęskni za pokojem. W tym dniu prosimy gorąco księcia pokoju, który staje przed nami tak bezbronny, aby natchnął wszystkich sięgających po broń. Niech braterstwo i zrozumienie także na Bałkanach odniosą zwycięstwo nad siłami nienawiści, mówił Jan Paweł II. Centralnym uroczystością Niedzieli Palmowej w warszawskim kościele pod wezwaniem Wniebowstąpienia Pańskiego przewodniczył prymas Polski kardynał Józef Gnemb. Zgodnie ze zwyczajem przed kościołem poświęcił palmy. W kazaniu, nawiązując do wydarzeń w Jugosławii, powiedział, że zacietrzewienie ludzi prowadzi do zła i do wojen. Niedziela Palmowa wspomina uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy. Zgromadzone tłumy rzucały na drogę gałązki oliwne i palmowe. Święto rozpoczyna w Kościele Katolickim Wielki Tydzień, najbardziej uroczysty czas w liturgii.
21,5 metra mierzy zwycięska palma wielkanocna, którą przygotowano na 41. konkurs w Lipnicy Murowanej w Małopolskiem. Zwyczaj robienia wysokich palm sięga czasów króla Władysława Łokietka. Palma świadczyła o bogactwie gospodarza, chroniła przed chorobami i przed klęskami. Palmy mieszkańców Starej Kiszewy z województwa gdańskiego były nieco niższe. Największą, 3-metrową, zrobili uczniowie szkoły podstawowej. W procesji na Podbeskidziu w Gilowicach koło Żywca maszerowali kawalerowie. Im wyższa palma, tym większą uwagę zwracają panny na właściciela. Tysiące Opolan spędziło niedzielę palmową na dorocznym jarmarku wielkanocnym w Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach. Gospodarstwa w podkrakowskich wioskach odwiedzały od rana pucheroki. Chłopcy z usmarowanymi sadzą twarzami w zamian za głuszone oracje dostawali kosze pełne smakołyków. Ku niezadowoleniu chłopców wśród pucheroków pojawiają się dziewczynki. Za godzinę zapadnie decyzja, czy Henryk Kroll, dotychczasowy przewodniczący mniejszości niemieckiej na Śląsku Opolskim, zachowa swoją funkcję. W Pruszkowie na Opolszczyźnie trwa zjazd Towarzystwa Społecznego.